Zdrowia, szczególnie dla tych, co nie jedzą mięsa, albo starają się jeść zastępcze mięso. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No teraz ostatnio przez parę miesięcy, no to był szalony, no można powiedzieć szaleństwo tłumu, szczególnie w kupowaniu bezmięsnego mięsa, jak i w inwestowaniu w bezmięsne mięso. Co to znaczy bezmięsne mięso? No jakiś czas temu zrobiłem filmik, podobny filmik na ten temat, no ale to chodzi o to, że biorą jakieś krzaczory, jakieś warzywa, owoce, zboża i tak dalej, czyli to jest roślinny świat i dodają jakichś enzymów, no i udaje, te enzymy udają niby krew, czy mają te smaki jak krew, no i robią mięso, no robią te mięso, te mielone, czyli te hamburgery, nawet udają tak, że to cieknie takim czerwonawą krwią, jeżeli ktoś lubi, nie taki well done, czyli taki dopieczony, no ale summa summarum to jest soja, to są jakieś fasole, nie fasole ze sztucznymi enzymami. No i akcje firmy Beyond Meat, czyli Beyond Meat, czyli poza mięsem, czyli to jest taka no, pułapka taka filozoficzna, psychologiczna, że jest coś poza mięsem, tak? To jest coś poza mięsem i można jeść. No, najgorsze jest to, że oni dokładnie udają i pokazują, zrobią tego hamburgera, który wygląda jak hamburger, tylko że nie ma mięsa. No i akcje były $240, to niedawno jeszcze, w lipcu, no nawet w czerwcu były $240, na dzisiaj są już $80, no i nie wiadomo, czy nie będą spadały dużo jeszcze więcej. Całe to szaleństwo to jest to, że cała ta firma poza mięsem, to ona jest 6 razy więcej warta na rynku niż to, co tam teoretycznie jest tych ludzi, którzy mogą jeść. 6 razy więcej niż potencjalnie ci ludzie mogą skonsumować, tak? No bo jest powiedzmy 1 czy 5 milionów ludzi, którzy mogą kupić się hamburgery, także jakby kupowali codziennie hamburgera czy co jakiś czas, to ta jedna firma, ona na rynku jest miliardy warta, to ci ludzie nie kupią tego, musieliby kupować 6 lat, żeby to się wyrównało. No ale trzeba do tego dopowiedzieć, że ta firma sama w sobie to jest 1/50 wszystkich niby producentów potencjalnych. Tak, no jak oni sprzedawali te zachęcające ulotki, no bo ludzie inwestują, tak? Zawsze szukają jakichś pieniędzy, szybkich pieniędzy. No i najłatwiej to jest kupić tanio i sprzedać drogo. Także jak ten poza mięsem kupował ktoś po 2, 3 czy 4 dolary, a sprzedał za 250, no to daj Boże zdrowie, tak? No i to wszystko jest na tym, żeby nie być ostatnim frajerem, tak jak z bitcoinami. To chodzi o to, żeby kupić tanio i sprzedać drogo, ale 90% ludzi kupuje drogo, a sprzedaje tanio. Także to nie jest żadna magiczna sytuacja. No i z tym mięsem było podobnie. Ludzie zaczęli się podniecać tym mięsem. Mówili, że tego mięsa to sprzedadzą nie wiadomo ile. McDonald's się rzucił na to, Burger King się rzucił, Taco Bell się rzucił, no wszyscy się rzucili, Panera Bread, no wszystkie firmy zaczęły, mówią, okej, my też będziemy sprzedawać bezmięsne mięso. No i jak zaczęli sprzedawać te bezmięsne mięso, no to oni też zaczęli kupować te akcje. Mówią, my nie możemy być ostatni, żeby nie być w to zaangażowane. I Kanada też tam wykupiła, powiedzmy to na od razu 40% inwestorzy wykupili 40% tych niby firm, czy tego rynku amerykańskiego. No i wszyscy się rzucili, żeby to kupować. No ale te alternatywne mięso, no to tak jak w PRL-u było, tak? Każdy chciał tego mięsa, tego schabowego, tej kiełbasy. Także brakowało tych protein, brakowało tego
system socjalistyczny nie potrafił zrobić tego, żeby było mięso na hakach i proponowali najróżniejsze jaroszowate kluski, nie kluski, bary mleczne i tego rodzaju, a w Ameryce z tego dobrobytu im się w dupie i w głowie przewraca i z własnej nieprzymuszonej woli zaczynają kupować bezmięsne mięso. Tim Horton, no to jest duży, taki wielki, no chain w zasadzie, to seria taka, nie seria, no łańcuch sklepów, no to wycofał te poza mięsem, czy te hamburgery bez mięsa w Kanadzie. W Taco Bell też były duże, bo ludzie jako, no ciekawość, biegali, kupowali i to wszystko się podniecało, tak, no bo dali te bezmięsne hamburgery, to ludzie szli, kupowali po jeden, dwa dla smaku, to oni myśleli, że to będzie przez następne 5 miesięcy czy 5 lat i całe ten akcje się wzrastały, no ale teraz to wszystko ucicha. Popeyes, no to jest taka firma, która w zasadzie sprzedaje kurczaki w bułce, no bo te popularny kurczak jest w bułce, no jedyne co problem z kurczakiem to było to, że takie przygotowanie to trwa bardzo dużo. Wykombinował te ciśnieniowe garki, no i teraz dał taką nowość, kanapka taka właśnie z kurczakiem, to w jednym miejscu to ludzie się pozabijali, zabili jednego człowieka za to, że szedł, chciał kupić tą kanapkę z kurczakiem, no tyle tylko, że to było, że po prostu wciął się w kolejkę, no zaczęła się awantura, no jeden z tych zdenerwowanych klientów wziął nożem i zaciukał innych, także, że oni nie szukali bezmięsnego mięsa, tylko po prostu znaleźli nową kanapkę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że te bezmięsne mięsa, te mielone, bezmielonego, to ludziom mówią, że to jest zdrowe, tak, że to jest zdrowsze niż mięso. No nie jest tak zdrowsze, bardziej zdrowsze niż mięso, zaczynając od tego, że tam jest soli od groma, tej soli, która konserwuje, no to jest 4 razy więcej tej soli niż w normalnym hamburgerze, a patrząc na to, powiedzmy, ile jest kalorii, ile jest tłuszczu, no to jest 4 razy więcej soli, to już samo to powinno zastanawiać. No i jest super bardzo przetworzone, czyli ten proces, cały ten skomplikowany proces, że to zmienia to wszystko, tak jak ludzie wolą, nawet nie chcą procesu gotowania, bo mówią, że surowe warzywa są lepsze niż gotowane, no to właśnie te bezmięsne hamburgery, no to one są przepuszczane przez według standardów amerykańskich, to jest ultra high, to już nie może być bardziej przetworzone, no i ma najróżniejsze 40 składników, między innymi tlenek tytanu, czy nawet metyloselulos, czyli jest coś takiego, które wypełniacz w zasadzie dawany do środków na rozwolnienie. Tak, że oni wiedzą, co robić, żeby jednak to przetrawić. Panera Bread, no to jest Panera Bread, no to spora sieć, to oni właśnie poszli w kierunku, że mówią, my mamy czyste mięso, że my mamy nieprzetworzone, że jest takie naturalne i tak dalej, no ale podkreślali, że jest mięso, a teraz ten poza mięsem, no to oni poszli w drugim kierunku kompletnie, także, że to jest przetworzone na zwyczaj, no i większość 40-50% ludzi, którzy nie je mięsa i je wszystko, co jest na podstawie krzaczorów i warzyw i tak dalej, no to oni mówią, że jedzą z tego względu, że to ma być zdrowsze. No ale jeżeli ludzie się prędzej czy później zorientują, że te fałszywe mięso, że te oszukane mięso, że te mięso bez mięsa to wcale tak zdrowe nie jest, no to ludzie pójdą po rozum do głowy. Nie ma dwóch zdań. No i poza tym te nowe firmy, które zaczynały, no to tam konkurencja zaczyna być. Zaczyna być konkurencja, no i wielkie firmy zaczną powoli wysysać
firmy, które zastartowały z tą technologią, czy z tą ideą, czy z takim pomysłem, który po prostu zapłonął jak jakiś potężny pożar na sawannie i to wszystko poszło. No ale to już się wszystko wypaliło. Można powiedzieć, że podobnie było w 2013 roku, kiedy z szału ludzie dostali bezglutenowe, dieta bezglutenowa, to jest dobre, to jest bardzo dobre. No to okazuje się, że w zasadzie ten gluten, no to nie jest, bez glutenu nie jest szczególnie zdrowsze, no i nie jest potrzebne, tak, to jest niepotrzebne, to jest dla ułamka procenta, czy 2 czy 3% społeczeństwa, które ze względów zdrowotnych powinno być bezglutenowe, no ale w pewnym momencie wszyscy zaczęli produkować rzeczy bezglutenowe i ludzie kupowali rzeczy bezglutenowe jako coś, co potrzebują. No gluten niestety jest potrzebny, dla niektórych jest niedobry, no ale jest potrzebny, tak jak cholesterol jest i dobry i niedobry, jest potrzebny pewien poziom wszystkiego. W życiu jest po prostu, czy w zdrowiu, wszystko jest, musi być wybalansowane. Trzeba zjeść od węglowodanów, protein, witaminy, tłuszcze i tak dalej. To cały ten przykład, jak ludzie jedzą, no to wtedy są zdrowi. No i prawda jest taka, że to wszystko zaczyna upadać, że to jako ciekawostka, jako mięso bez mięsa, no to tak jak w Polsce się śmieli, że w parówkach to jest papier toaletowy. No nie wiadomo, dlaczego miałby być papier toaletowy, bo jednak ten papier toaletowy chyba był droższy niż te parówki. No może nie, no ale ta ciekawostka, ta chęć poznania jakiegoś innego jedzenia, no to była 80% tych, co kupowali, co napędzali cały ten te akcje finansowo, no to oni po prostu poszli po rozum do głowy, wrócili po rozum do głowy, no i wiadomo, że nie będą się zabijali za bezmięsne hamburgery mielone, sprzedawane w dziwnych miejscach. Zdrowia! Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj, polecaj, pisz tutaj, pisz opinie, pisz pytania, sugeruj co możesz. I do następnego codziennego filmiku z demonetyzacją.